KTW, tam ja witam pana Bernarda. Wieża bije F8 i hetman H6 mat. Jak goni, co trzeba na F8? Pana Bernarda nie ma. Oj. Więc nie pokażę. O, jest pan. Witam pana Bernarda. Będzie ciężko. Graliśmy już? Graliśmy. Ostatnio bilans mamy remisowy z ostatnich 5 partii. Proszę, proszę. Dam piona dla wyrównania szans. Jeszcze jednego. Ofiara drugiego piona. Póki co. Ofiara trzeciego piona i czasu mam gorszy. Ojejku. Panie Kateju, widzi pan tamtego mata? No, 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 no. Nie ze mną te numery. A co teraz? Moment, moment, moment. Wisi wieża. To może być krótka partyjka. Wygrał pan, a generalnie miazga, przeciwnik nie miał pojęcia, co się dzieje. Wisi wieża. I teraz chcę zagrać. Wisi wieża. To zaryzykuję tego. Koniś dalej nie ma gdzie odejść. Wydaje mi się, że wygrywam konisia. Po król bije D2. Wydaje mi się, że wygrywam konisia. Szach. Ale może mi się tylko wydaje. Dzień dobry, panie Marku. Skąd ja mogę wiedzieć, czy króci gra? Mogę spróbować zobaczyć. Nie mogę zobaczyć, czy króci gra. A to mój ruch. No i dokąd pójdzie koniś? Dokąd pójdzie koniś? To jest przykład, że nie warto bić wieży. Gra, no króci, to kawał gracza. Chyba nie gra. No to... panie króci, niech się pan zdecyduje, czy pan gra, czy pan nie gra. No ale tego to ja biorę i dalej grozi szachmat. Konisia wziąłem. Wieża wisi. I to trzeba wziąć i zroszować. To jest dobrze. Piszę, że mam wieżę plus 4.
Dzień dobry, panie Krabman. Co to znaczy, pan nie ma pojęcia o szachach? Żartuje pan. Wszyscy mamy jakieś pojęcie o szachach. Droczy się pan z nami. A to wymienimy gońca, będzie luźniej. I przyjdziemy drugą wieżą na B8. No to dużo pan wie, panie Krabman. Dużo pan wie. Tu przeciwnik chce mi postawić mata, no to tak nieelegancko, panie Bernardzie. Stawiać mata dobremu człowiekowi. Szaszek, panie Bernardzie. I nie ma mata. I nie ma mata. Chciałem postawić mata, a tu mata nie ma. Nic to. Hetmana zbiję. Piona pchnę. I króla szachnę. To pan dużo wie, pani Krabman. To pan bardzo dużo wie. Dobra, wucho. Szaszek. Źle zagrałem. Bije tego, trudno. Bije wszystkie piątki. Biję wszystkie piątki, idę królem do ataku. Dobry wieczór, pan się przyłącza, panie Pawle. Jak to kopelat, panie Pawle, jak ja codziennie o 5 rano widzę pana przy komputerze. Dziękuję bardzo, panie Bernardzie.